się na otwieraniu zamków. Czym? Hej! Na wszystkich bogów! Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Jesteś kucharką? Powiedz mi... Jak na to wpadłeś? Pomyślmy. Może dlatego, że mam na sobie ten fartuch i trzymam w ręku tę oto patelnię? Oczywiście, że jestem kucharką i to bardzo, bardzo zdenerwowaną kucharką. Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, a jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji i... Chwila. Czujesz to? O nie. Nie, nie, nie! Tylko nie to! A wszystko to dzięki tobie! A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Albin mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach, a dopiero potem zawisnę na gałęzi. Może mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso? Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać. Ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Skoro jest tak źle, jak mówisz, to nie masz nic do stracenia. Faktycznie. Nie mam. I tak jestem już martwa. Jeśli jakimś cudem uda ci się znaleźć kawał dziczyzny, przyjdź z nim do mnie natychmiast. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. Mięso jest soczyste i delikatne. Dobra robota. Właśnie o to mi chodziło. Teraz porozmawiajmy o... Spokojnie, spokojnie. Nie zapomniałam o nagrodzie dla ciebie. Po twojej... akcji... Uznałabym, że jesteśmy kwita. Z drugiej strony całkiem szybko się uwinąłeś z tym mięsem, więc zasługujesz choćby na drobną nagrodę. Wspomnę Albinowi, że pomagałeś mi przy kuchni. Kto wie? Może starszemu tak bardzo zasmakuje potrawka, że wkrótce mianuje cię moim pomagierem. Dobre słowo zawsze pomoże. Hej, ty! Pohandlujmy!
I jak? Czego się dowiedziałeś od Albina? Zgodził się nam pomóc, ale oczekuje, że większość z nas zacznie pracować w wiosce na swoje utrzymanie. Brzmi jak rozsądna propozycja. W takim razie będziesz musiał teraz jakoś przekonać tę bandę Bruszyła do pomocy w polu. Właśnie, Jorn pytał o ciebie. Może powinieneś z nim porozmawiać. Chwila. Mógłbyś opowiedzieć mi coś o wyspie? A co chcesz wiedzieć? Z czego ludzie się tu utrzymują? Cóż, przed wojną głównym źródłem zarobku Archolos był handel morski. Nasze wina trafiały niemal na wszystkie stoły królestwa. Perły i bursztyny na szyję szlachcianek, oczywiście nawleczone na łańcuszki z tutejszego złota. Teraz, kiedy szlak wszystko trafił, handlujemy tym między sobą. A to stopniowo zabija gospodarkę. Oby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Wszyscy pragną powrotu do normalności. Kim są najważniejsze osoby na wyspie? Najważniejszą osobą na Archolos jest bez wątpienia gubernator Morris. To on dba o to, aby prawo i edykty królewskie były w pełni respektowane i egzekwowane przez mieszkańców wyspy. W utrzymaniu porządku na wyspie pomaga mu straż miejska pod dowództwem kapitana Rodericha, który za wszelką cenę chce przywrócić organizację i dawny splendor. W mieście jest również kantor gildii Araxos, która kontroluje większość handlu na wyspie. Jej interesów pilnuje banda zaprawionych w bojach najemników, z czego większość to same karpawe gęby. Radzę ci trzymać się od nich z daleka. Na południowym wschodzie wyspy znajduje się leciwa forteca, zwana potocznie Wilczym Leżem. Są to tereny będące we władaniu Ulryka. Wielu uważa go za dziwaka, za bardzo rozmiłowanego w historii swojego rodu. Ale faktem jest, że to on kontroluje większość kopalń srebra i złota na wyspie. Także na brak pieniędzy nie może narzekać. Na koniec warto też wspomnieć o magach wody, którzy mają swoją siedzibę w odosobnionym klasztorze na wschodzie. Kilku z nich możesz też znaleźć w mieście, gdzie podnoszą mieszkańców na duchu i leczą chorych. Są miejsca, których powinienem unikać? Przede wszystkim unikaj lasów i bezdroży, a już kompletną głupotą byłoby zapuszczanie się do nich w środku nocy. Wyspa jest pełna drapieżników, jakich nie spotkałbyś u siebie. Dlatego decydując się na drogę przez puszczę, lepiej dobrze się przygotuj. Co do miejsc cywilizowanych, jakich powinieneś unikać? Cóż, o tym nie powiem ci zbyt wiele. Wiem tylko, że dzielnica biedoty w mieście obok portu ma złą sławę. Różni ludzie się tam kręcą. Mógłbyś powiedzieć mi coś o historii wyspy? Najlepiej będzie, jak zapytasz o nią uczonych. Wiem tylko, że Archolos było niegdyś rozdzielone między kilka klanów, które pod swoim sztandarem zjednoczył niejaki Wolfzak. Ile legend o nim krąży, to nie sposób zliczyć. Po Wolfzaku była jakaś nielicha wojna domowa, chyba między jego synami, a pogodził ich ówczesny król Myrtany. Pogodził? Tak, podbijając cały Archolos. Nie tak prędko, Smarku. Czego chcesz? Słyszałem, że widziałeś się ze swoim wujciem. Może i widziałem, a co ci do tego? Nie każdy tutaj jest tak dobrze ustawiony jak ty i twój braciszek. Byłoby miło, gdybyś wstawił się za nami u niego. W końcu już tyle razem przeszliśmy. Co konkretnie chcesz, żebym zrobił? Widziałem, że tutejsi prowadzą małą hodowlę zwierząt. Oprócz owiec, zauważyłem też barana. Ciekaw jestem, jak smakuje ich mięso. Przynieś mi porządnie wypieczony stek jednego z nich. Zobaczę, co da się zrobić. Szybko się uczysz, Smarku.
Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj. Próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby zaczęli nas lepiej karmić. Wracam od zarządcy. I co takiego powiedział ci zarządca? To, że się nami zajmie, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To jego propozycja, co? Powiedz temu bałwanowi, żeby wsadził sobie głowę między nogi i pocałował się w dupę. Nikomu nie będę usługiwał. Hej, ty! Pokaż mi swoje towary. Znajdzie się dla mnie jakaś praca? Zobaczymy. Jest coś, do czego się nadasz. Wiele chat ucierpiało w wyniku burz, a do ich naprawy potrzeba mnóstwa desek. Niedaleko Silbach znajduje się wieża sygnałowa. Nie wiadomo, po jaką cholerę gubernator opłaca strażników pilnujących tej sterty gruzu. Znacznie większy byłby z nich pożytek w wiosce. Pójdź do nich i poproś o drewno. Powinni mieć jakieś na zbyciu. Możesz też spróbować szczęścia w obozie drwali, ale prowadzi do niego dłuższa i bardziej niebezpieczna droga. Ile drewna potrzeba? W przybliżeniu to będzie około 20 kawałków. Jak najszybciej dotrę do tej wieży? Gdy wyjdziesz z wioski południową bramą, trzymaj się skał po lewej stronie. Miń rozstaje, a następnie wejdź ścieżką pod górę. Wieża sygnałowa będzie na szczycie wzgórza. Gdy spotkasz strażnika o imieniu Johan, powiedz mu, że cię przysłałem. Znamy się od lat, więc może potraktuje cię łagodniej. Gdzie znajdę obóz drwali? Wyjdź z wioski południową bramą. To ta tuż przy dworze Ramzeja. Następnie kieruj się na wschód w górę rzeki przez dwa drewniane mosty, aż dojdziesz do dużego jeziora. Obozowisko Knuta powinno być na północ od niego w niewielkim zagajniku. W porządku, to wszystko, co chciałem wiedzieć. Wiem, że jest wam ciężko, ale nie tylko wy macie problemy. Zrób co trzeba, to szepnę o tobie dobre słówko. Hej, ty! Starszy potrzebuje rąk do pracy. W zamian obiecał, że zapewni nam bezpieczeństwo. Jesteś zainteresowany pomocą? Pomoc na wsi może oznaczać tylko jedno. Harówkę w polu lub ugniatanie kompostu. Zapomniałeś o gnojówce? Cóż, od czegoś trzeba zacząć. A jeśli dzięki temu mamy czuć się bezpieczni, to tym lepiej. Może liczyć na moją pomoc. Hej! Co teraz zamierzasz zrobić? Rozejrzę się za jakąś pracą, potem znajdę żonę. Zbuduję dom. Takie tam. Jak życie? Nie najgorzej. Oprócz tego, że wszyscy gapią się na mnie jak na złodzieja i łapią się za sakiewki, gdy tylko mnie widzą. Ale powoli zaczynam się przyzwyczajać. Wcale nie musi tak być. Właśnie wracam od zarządcy. Mówił, że nic nam nie będzie groziło, jeśli zaczniemy dla niego pracować. To dobra wiadomość. Co takiego mamy robić? Pasać owce, ugniatać kompost, przerzucać gnój. Wysoka cena, ale mnie pasuje. Przynajmniej jesteśmy na suchym lądzie i z dala od tych cholernych przemytników. Powiem starszemu, że może na mnie liczyć. Hej! Nie wiesz, gdzie mógłbym dostać jakieś lekarstwo? Nie mam pojęcia. Nie jestem alchemikiem ani cyrulikiem. Przecież nie od dzisiaj mieszkasz w tej wsi. Na pewno musisz coś wiedzieć.
Dobra, ale musisz mi obiecać, że nie słyszałeś tego ode mnie. Obiecuję. W magazynie powinny być jakieś zapasy na wypadek powrotu plagi, która wiele lat temu zdziesiątkowała populację tej wyspy. Dzięki, to mi wystarczy. Aha, i jeszcze jedno. Uważaj na Gabriela. To on na co dzień pilnuje magazyna. Jest wyjątkowym służbistą i gdy jest na warcie, nawet mysz się nie prześliźnie. Mówią, że jest tak bardzo przejęty robotą, że nie śpi całymi nocami, przez co może pracować dłużej niż inni. Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby nauczyć mnie czegoś o roślinach? Najprościej będzie, jak pójdziesz do któregoś z alchemików. Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracowni na północ od wioski. Możesz też spróbować szczęścia u naszego maga Lokwara. Jak leci? Od czasu śmierci Hendrika starszy powołał wartowników, ale według mnie to za mało. Przydaliby nam się prawdziwi strażnicy z krwi i kości. Kim jesteś? Nazywam się Wejt. Jestem podróżnym i sprzedaję wszystko, czego będziesz potrzebował w dziczy. Pochodnie, mikstury, broń, żywność. Tutejsze lasy są strasznie niebezpieczne. Bez odpowiedniego ekwipunku bym się w nie nie zapuszczał. No, chyba że jesteś doświadczonym wojownikiem, ale raczej na takiego nie wyglądasz. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Co słychać? Bywało gorzej. Nie zarabiam tutaj wiele, ale wystarczy na przeżycie. Czy mogę ci w czymś pomóc? No właściwie to tak. Jak to każdego wieczoru popijałem sobie wino w karczmie. Kiedy byłem już kompletnie pijany, zagadał do mnie farmer i zaproponował zakład. Kto wypije więcej i utrzyma się na nogach? Nie miałem już przy sobie złota, bo wszystko wydałem na wino, więc zaproponowałem mój glade, pozwalający mi na swobodne wchodzenie i wychodzenie z miasta. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, ale nigdy w życiu nie podjąłem głupszej decyzji. Oczywiście przegrałem, a dokument straciłem. Nie tak łatwo wyrobić sobie nowy, a nie uśmiecha mi się dawać co chwilę strażnikom w łapę. Jak się nazywał ten farmer? Severiu. Gdzie go znajdę? Jak boleśnie się przekonałem, wieczory spędza w karczmie. W dzień znajdziesz go pewnie na jakimś polu. Pomogę ci. Od samego początku wiedziałem, że równy z ciebie gość. Jak mam to od niego zdobyć? Mam go zabić? Ogłupiałeś? Masz do załatwienia jakąś sprawę i pierwsze, co przychodzi ci do głowy, to morderstwo? Miałbyś wtedy na karku całą wioskę. Zostałaby z ciebie plama krwi, rozsmarowana od karczmy do wybrzeża topielców. To jak mam to zrobić? Nie wiem, wymyśl coś, tylko pod żadnym pozorem go nie zabijaj. Jak się czujesz? To tylko urządlenie krwiopijce. Nie masz się czym przejmować. Jest mi już zdecydowanie lepiej.
Trochę odpoczynku w wygodnym łóżku i ciepły posiłek potrafią zdziałać cuda. Dobrze, że sprowadziłeś tutaj Kurta. Przynajmniej mam z kim porozmawiać o aktualnej sytuacji i trochę powspominać dawne czasy. A tobie jak podoba się Silbach? Udało ci się dowiedzieć czegoś interesującego? Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. To doskonale. Sam chętnie zajmę czymś ręce. Daj znać, gdy będziesz coś dla mnie miał. Wioska wydaje się całkiem ładna. Trochę gorzej z jej mieszkańcami. Musisz ich zrozumieć. Trwa wojna, a my jesteśmy kolejnymi uciekinierami, którzy docierają na tę wyspę. Wszyscy boją się o swoje zapasy i o to, co przyniesie jutro. Ludzie na Archolos zawsze cenili sobie ciężką pracę. Jeśli pokażesz im, że nie jesteś kolejnym darmozjadem, to z pewnością zaczną cię szanować. Mam do ciebie kilka pytań. Myślisz, że jeszcze kiedyś wrócimy na Londra? Jeszcze nie przyzwyczaiłeś się do Archolos i już tęsknisz za rodzinnymi stronami? Jestem pewny, że kiedyś tam wrócimy. Pytanie tylko, czy będzie jeszcze do czego wracać? Z drugiej strony, Silbach i okolice nie są aż tak odmienne od Londram. Pamiętasz te wszystkie pola uprawne? Łąki pełne owiec i łódki, które cumowały w tym małym porcie? Nawet ten wulkan przypomina górę, u której stóp leży nasza wioska. Dopiero teraz żałuję, że nigdy nie miałem okazji zwiedzić tej małej fortecy Myrtańczyków, która się na niej znajduje. Nie tęsknisz za resztą rodziny? Oczywiście, że mi ich brakuje. Na niektóre rzeczy nie mamy jednak większego wpływu. Pewnie to oni by nas tutaj wysłali, a sami zostali na Londram. Wiesz, jak ważny był dla nich dom. Ważniejsi chyba byliśmy jedynie my. Nasza matka była mądrą i pracowitą kobietą. Gdyby nie ona, to pewnie żaden z nas nie umiałby czytać ani pisać. Sam rozmyślałem wiele razy. Czemu Adanos pozwala, by tak dobrzy ludzie odchodzili z tego świata tak wcześnie? Sam wiesz, co się działo z ojcem po jej śmierci. Zamiast pracować w kuźni, większość czasu przesiadywał w bimbrowni. Wiem, że nie najlepiej się dogadywaliście, szczególnie gdy musiałeś przyjąć pomoc w kuźni po tym, jak zostałem czeladnikiem mistrza Hanesa. A później miał miejsce ten wypadek. No i... Wypadek? Nie psujmy sobie tej chwili. Wrócimy do tej rozmowy innym razem. Chcę po prostu, byś wiedział, że rozumiem to wszystko, co się wydarzyło i nie mam ci tego za złe. Wojna trwa już od dawna. Skąd pomysł, żeby uciekać akurat teraz? Uwierz mi, jeden zwiadowca orków na wyspie to zwykły rekonesans, ale pół tuzina to ostateczne przygotowanie do desantu. Jeszcze kilka dni czekania i kto wie, czy nie obudziłby nas w nocy odgłos orkowych bębnów wojennych. Co myślisz o Kurcie? To porządny facet. Ojciec zawsze go sobie cenił. Widać, że ma już swoje lata i lekko zgnuśniał, ale póki co jest dla nas dobry i stara się nam pomóc. Chociaż nie ukrywam, że czubek jego własnego nosa jest dla niego ważniejszy niż my. I gdyby miało się coś stać ze szkodą dla niego, to pewnie dbałby raczej o własną skórę. Widzę, że twój brat pracowitość odziedziczył po ojcu. Nie wiem, czy w jego stanie praca w polu to dobry pomysł. Porozmawiaj z Bastianem. Może się zgodzi na jakąś pomoc przy obieraniu rzepy.
Hej, ty! Hej, ty! Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Zrobiłem, o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. Czas na kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czyhającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. Wyobraź sobie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy. A tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie z miotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. Co to za praca? Przechodzisz prosto do rzeczy, co? Jeśli mam być szczery, to bardzo brakuje mi takiego podejścia w klasztorze. Dobrze, sprawa wygląda tak. Każdy z nowicjuszy podczas roku musi przepisać określoną liczbę zwojów. Zajęcie to jest niezwykle żmudne i nudne. Nie ma tu żadnego pola do eksperymentowania, tylko powolne przepisywanie wszystkich znaków i ikon. Jak już się mogłeś domyślić, wolałem poświęcić swój wolny czas na alchemię oraz badanie magii. Niestety, teraz pozostało mi jedynie kilka dni na przepisanie całego stosu zwojów. Teoretycznie muszę to zrobić sam, ale gdybyś mi pomógł tak, by nikt się nie dowiedział? Chyba wiem, do czego to zmierza. Pewnie spodziewałeś się po nowicjuszu więcej pokory i uczciwości, ale to nie do końca tak. Po prostu magowie wody spoglądają na wiele rzeczy zbyt staroświecko. Może i ich pobudki są dobre, ale siedząc w zamkniętym klasztorze i przepisując zwoje, nigdy nie pomożemy wszystkim potrzebującym. To jak? Pomożesz? Dobrze, bierzmy się do roboty. Mam wszystko, czego potrzeba do przygotowania zwoju, ale jedyny stół odpowiedni dla tego zajęcia stoi w domu Lokwara. Ten stary zrzęda z pewnością nie omieszka poinformować moich przełożonych, że ktoś pomagał mi z zadaniem, więc musimy jakoś się upewnić, by nas nie przyłapał. Chcesz go wyciągnąć z domu? Od lat nie słyszałem, by wychodził dalej niż do karczmy Marty po gulasz. A nawet wtedy nie ma go tylko przez parę minut. My potrzebujemy całej nocy. Właśnie dlatego musimy się upewnić, by miał bardzo spokojny sen. Poczekajmy, aż Lokwar zaśnie. W międzyczasie opowiem ci co nieco o przepisywaniu zwojów. Trzymaj to mój podręcznik. Podsumowując, do wytworzenia nowego zwoju potrzebujesz czystego pergaminu oraz gotowego zwoju, który chcesz docelowo wytworzyć. W zależności od tego, jak potężny czar zawiera, będziesz potrzebował sproszkowanej rudy albo jej czystych bryłek. Siadasz do stołu i przerysowujesz rudą wszystko z jednego zwoju na drugi. Dobra, Lokwar pewnie już śpi. Dla pewności stań w progu i użyj na nim tego czaru. Lepiej, żebyś się przy tym za bardzo do niego nie zbliżał, bo może cię usłyszeć. Mm.
Tam jest stół. Siadaj i spróbuj postępować dokładnie tak, jak ci pokazywałem. Masz, te zwoje będą dobre na początek. Gdy zaczniesz odczuwać zmęczenie, daj znać, to się zamienimy. Przepisywanie zwojów czerpie z many osoby przepisującej i potrafi wycieńczyć. Ej, ty! Pokaż, co zdziałałeś. Nieźle. Nawet się nie spodziewałem, że już za pierwszym razem uda ci się któryś poprawnie stworzyć. To co, może zmiana? Ja teraz przepiszę kilka, a ty przypilnujesz Lokwara. Jasne. Rzeczywiście, czuję się lekko wyssany z energii. Spokojnie. To krótkotrwały efekt. Zaraz poczujesz się lepiej. Weź ten zwój. Gdyby nasz kochany gospodarz zaczął się budzić, natychmiast rzuć czar, ale nie wcześniej. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Hej, ty! Lokwar prawie się obudził, ale wrócił do snu. Mamy dzisiaj naprawdę dużo szczęścia. Może spróbujesz przepisać jeszcze kilka zwojów, a ja popilnuję Lokwara. Spróbujemy czegoś trudniejszego, żebyś utrwalił sobie nowe umiejętności. Hej! Nie udało mi się przepisać ostatniego zwoju. Nie ma sprawy. Próbować zawsze warto. Gdybyś za pierwszym razem przepisał tak silny zwój, to bardzo bym się zdziwił. Gdy tam siedziałeś, przyjrzałem się dokładniej biblioteczce Lokwara. Pamiętasz te księgi, o których ci wspominałem? Właśnie znalazłem jedną z nich. Sądząc po jej stanie, pamiętaj jeszcze czasy, gdy Lokwar był nowicjuszem. Niestety nie zauważyłem nigdzie pozostałych tomów. Bez nich wiedza z tej na niewiele ci się przyda. Ale kto wie, może jakoś znajdziesz resztę. Często interesują się nim kolekcjonerzy, a czasami nawet sami magowie. Niewykluczone, że wiele z nich wciąż leży w zapomnieniu tam, gdzie dawniej uczono się magii. Jeśli Lokwar będzie pytał, to powiem, że sam ją pożyczyłem dla powtórzenia podstaw. To jak chcesz ją?
Chętnie dowiem się co nieco o magii. Mam nadzieję, że będzie ci dobrze służyć. Natomiast jeśli chodzi o obiecaną nagrodę za pomoc, weź te zwoje i trochę materiałów do stworzenia kolejnych. Tylko zanim zaczniesz je sporządzać bez nadzoru, przyjrzyj się dokładnie zawartości tego podręcznika. Możesz go zatrzymać, ja już go nie potrzebuję. Tymczasem wracam do przepisywania. Teraz powinienem się już wyrobić. Lepiej będzie, jeśli Lockhart cię tu nie zauważy, gdy się obudzi. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Hej! Masz coś, co nie należy do ciebie. Czyżby? A co to takiego? Glejt Vejta. Więc to o to chodzi. Posłuchaj, Glejt jest mój i wygrałem go uczciwie. Zakład to zakład. A teraz zejdź mi z oczu. Jak myślisz, ile jest wart taki Glejt? Pomyślmy. 100 sztuk złota i będzie twój. Chyba ogłupiałeś. Nie, to nie. Znajdzie się inny kupiec. Hej! Trzymasz się? Moja córka. Moja biedna córka. Rozmawiałem ze starszym wioski. Zgodził się nas objąć ochroną, o ile zaczniemy pracować. Muszę chwilę ochłonąć po ostatnich wydarzeniach. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę.
Hej. Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj. Próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby zaczęli nas lepiej... Hej, ty! Co tutaj robisz? Daj mi spokój! Cholera! Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Chodź na chwilkę. O co chodzi? Wilk zabił moją najdorodniejszą owcę. To wielka strata, ale nie mogłem pozwolić, by mięso się zmarnowało. No i teraz mam go za dużo. Sam nie dam rady tego zjeść, ale pomyślałem, że mogę się z kimś podzielić. To jak? Chcesz kilka sztuk mięsa za symboliczne 5 sztuk złota? Wezmę to mięso. Proszę bardzo. Mam wam powtarzać, żebyście nie włazili do mojej stodoły. To twoja stodoła? Tak, tak. To jest moja stodoła. Jestem jej jedynym właścicielem. No, przynajmniej od czasu, kiedy dobry pan Ramsay dał mi prawo do zarządzania nią. Mogę zajrzeć do środka, o jaśnie królu? Nie zgadzam się. Nie wpuszczam do stodoły byle kogo. Mam miksturę. Świetnie. Też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj. Daj znać, gdy będziesz gotów wyruszać. Chodźmy po Maven. Za mną! Thank you.
Znowu jedna z tych przeklętych bestii! Jedna cholerna bestia mniej! Znowu jedna z tych przeklętych bestii! Jedna cholerna bestia mniej! Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Czego plądrować. Ach, wygląda na to, że mają gości. Jesteś gotów? Nie, ale mamy jakieś wyjście? Trzeba ich stamtąd wyciągnąć. Jakby to... Zawiodłem ich. Zawiedliśmy. Miejmy nadzieję, że nie cierpieli. Patrząc na ich rany, wątpię. Trzeba się nimi zająć. Tak. Racja. Wiesz, przemyślałem sobie parę rzeczy i wiem jedno. Już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej wyspie. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. Jeszcze jedno.
gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. Wydaje mi się dość dziwny. Jakby pulsował energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. Chwila. Starszy potrzebuje pomocy w polu i przy oborniku. Właściwie to czemu nie? Przydałoby się jakoś się odwdzięczyć. Gdzie mam zacząć? Idź do Albina. To ci powie, co masz robić. Dzięki, tak zrobię. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Co słychać? Zostaw mnie! Rozpraszasz mnie! Hej, mógłbyś mi pomóc? A o co chodzi? Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Jasne. Świetnie! Weź ten przepis i składniki. Kuchenka jest tuż obok. Thank you.
Rozumiem. Czy zupa się udała? Tak. To daj mi ją. Dzięki. W końcu zjem porządny obiad. Czego? Ho. Synku, widzę, żeś wysoki i siłę masz w rękach niemałą. Pomożesz no staremu? Rypie mnie w kościach, a i oczy już nie te. Kim jesteś? Ha, od razu widać, że jesteś tu nowy. Nazywam się Oswald i jestem młynarzem. Czego potrzebujesz? Ten stary drań postanowił zrobić sobie przerwę, a moja sakiewka nie może sobie na to pozwolić. Jest leciwy jak ja, ale zawsze działał bez zarzutu. Nie mam pojęcia, co się stało, ale od kilku dni telepię nim jak starym krytoszczurem. O kim mówisz? O moim Willu, rzecz jasna. Will to mój młyn. Jak mogę ci pomóc? Przez tę powódź coś musiało zablokować łopatki młyna. Jeśli pozbędziesz się tego cholerstwa, dostaniesz ode mnie parę monet. W porządku. Sprawdzę, co to takiego. Zuch, chłopak. No, a teraz ruszaj, bo muszę już wracać do pracy. Cholera, co się dzieje? Koło zostało oczyszczone. Kamienie blokowały łopatki. Wystarczyło wszystko powyciągać. Dziękuję, synku. Pięknie dziękuję. Sam już jestem za stary na takie taplanie się w zimnej wodzie. Oto twoja nagroda. Tylko nie przepij wszystkiego za jednym razem. Jak idzie praca? Stary Will jakoś dycha. Ja zresztą też, ale bywało lepiej, synku. Chodzi o powódź? I tak, i nie. Od kiedy Sir Ramsay zdobył monopol na zboże, roboty mam całe mnóstwo i dostaję za nią tyle, co krytoszczur wykopał. No i jeszcze przez tę cholerną pogodę ziarno muszę stale trzymać pod dachem. Co sądzisz o Sir Ramsayu? Nic dobrego. To oczywiste, że jego matka lepiej rządziła Silbach. Lady Aldona była żelazną kobietą. Umiała dobrze gadać z miastowymi i stawać na swoim. No i wiedziała, czego nam trzeba. Jej syn z kolei jest zupełnym przeciwieństwem. To zwykły szlachetka lubiący polowania, obfite uczty i towarzystwo kobiet. Poza tym, co to za władca, który raz na rok odwiedza swoich poddanych?
Gdzie teraz przebywa Sir Ramsay? W przerwach między czyszczeniem butów królewskich namiestników i obżeraniem się? Pewnie jest gdzieś w bogatej dzielnicy w mieście. Aha, jeśli myślisz o rozmowie z nim, to możesz o tym zapomnieć. Ramsay nie ma czasu dla kogoś takiego jak my. Opowiedz mi o tym młynie. Pracuję w nim, odkąd pamiętam. To prawie mój równolatek. Wiele lat temu wynająłem go od Lady Aldony, byłej władczyni tych ziem. Niech Inos czuwa nad jej duszą. Od tamtej pory jest moim miejscem pracy i domem. Ostatnie podtopienia dały mu się nieźle we znaki, ale Albin nie pali się do jego renowacji. Robi wszystko to, co bąknie mu Ramsay, a ten smarkacz ma takie samo pojęcie o rządzeniu wioską, jak ja o magii. Dlaczego Albin nie chce inwestować w młyn? A Beliar go wie. Znam go od lat i wiem, że nie jest na tyle głupi, żeby nie rozumiał powagi sytuacji. Od czasu, gdy Ramsay ustanowił monopol na mielenie zboża, flota upadła, staliśmy się głównym żywicielem całego Archolos. Każdy wie, że jak stary Will przestanie działać, to gospodarka wyspy padnie. Ale zanim to nastąpi, zagłodzimy się na śmierć. Skoro jesteście spichlerzem całej wyspy, dlaczego gubernator nie wyśle wam jakiegoś wsparcia? Bo ma władzę na wyspie i może robić, co mu się żywnie podoba. Przynajmniej na razie. Morris wie, że nie mamy siły, żeby dyktować warunków, więc będziemy robić to, co robimy zawsze. Siedzieć cicho i liczyć na cud. Pewnie sprowadzi tu swoich ludzi, dopiero gdy Ramsay odda mu Silbach za jakieś marne pieniądze. Ale wtedy będzie jeszcze gorzej. A co z gildią kupiecką? W czasie wojny z orkami jesteśmy dla niej łakomym kąskiem. Pewnie będą chcieli położyć swoje chciwe łapska na naszym majątku. Tak jak położyli już na całej wyspie, ale tak łatwo się nie damy. Dla nas, mieszkańców Silbach, wolność była zawsze najważniejszym darem. Co słychać? Od kilku tygodni pogoda daje nam w kość. Raz zimno, raz ciepło. No szaleć już można. A ty co za jeden? Kolejny przybłęda? Tego już za wiele. Pokażę ci, gdzie raki zimują. Pokonałeś mnie, ale to nie oznacza, że jesteś tu mile widziany. Mniej, jak nikt nie pyta. Ah!